Mówimy, że w psalmach jest wszystko. Każdy nastrój człowieka, każde jego doświadczenie i bólu, i rozpaczy, i niepewności, ale także i prośby, wdzięczności. Wśród tych modlitw najtrudniejszą dla nas często wydaje się być modlitwa uwielbienia. Mówimy, nie rozumiemy tej modlitwy, nie wiemy jak wyartykułować, zwerbalizować to, co ma być uwielbieniem. I psalm 98, gdzie Bóg jest królem, sędzią świata, jest taką podpowiedzią dla nas. Możemy włożyć te słowa w nasze ręce i zobaczyć, że uwielbienie Boga to także uwielbienie w Jego stworzonym świecie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Niech więc to stworzenie, które podziwiamy i które pokazuje nam troskę, miłość i niesamowitą wyobraźnię Boga, który stwarza piękny świat, pokazuje nam także prawdę, że to stworzenie może także być uwielbieniem Boga, tak jak i nasze życie. Uwielbiać Boga to żyć na Jego chwałę.